Halo, halo, hej, siemano wszystkim, Liska, z tej strony Hades, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stoneherta. Kontynuujemy naszą przygodę tutaj. Dobra, musimy kontynuować nasze zmagania tutaj. Tu jedno okienko, tutaj drugie. Tutaj jeszcze dwa damy. Tutaj może damy tak i tak, a z tej strony będą schody po prostu, dlatego nie chcę jakoś dawać tu. Jak tam nasze okienka? Tutaj jedno, tutaj drugie. Tu walniemy jeszcze jedno. Tu walniemy tak. Tak i tak, dobra. Czyli sprawa okien jest załatwiona. Może po prostu zrobimy coś takiego. Wejście. Wejście. Aha, no tak. Hades geniusz. Wejście będzie tutaj. Okej, mamy wejście. I teraz. Teraz tak. Teraz się zastanawiam nad jedną małą rzeczą, czyli nad schodami. Przede wszystkim nad schodami. Okej, tu już jest przyszłość. Ja już widzę przyszłość tutaj. Dobra, czekajcie, to po prostu walnijmy. Aj, dobra, mogę? Mogę? Dobra. I jak i tak, jak wchodzi to już? Nie, to dopiero będzie tu wchodziło. No, tu, tutaj. Tak, dokładnie tak, no. Okej, bo przeszkadzało mi to. Okej, i tu będą takie schodki. Myślę, czy im nie zrobić tego na dwa. Zrobimy im to na dwa, myślę. Że to nie będzie głupie. Tak. Aha. I wtedy musimy zgumkować jeszcze jedną powierzchnię. I wtedy gumkujemy to. Tutaj wróć w drewno z powrotem do nas, proszę. Okej, i to już jest jakaś myśl. Tylko tak, teraz przede wszystkim musimy. Mieć łóżka na przykład, kilka łóżek, jakieś krzesło, trochę krzeseł musimy mieć, tak z 20 sztuk, sam raz myślę, że będzie ok. Stołów też 10 zrobimy, parę komód zrobimy. No kwiatów bym jeszcze nie dawał, bo to jest już taka inna dosyć sprawa. Wooden wall, wallover, lampy oczywiście w jak największej również ilości. Zaprojektujemy od razu sobie taki domek, który da radę przez długi czas. O, widzę, że skończyli nam tu budowę tego. Całe szczęście, cieszę się z tego powodu. No i jeszcze trochę tych bym potrzebował, tak z 30 sztuk. Więc zacznijcie budować, robić cokolwiek. Wy tutaj nie robicie. No całkiem nawet to wodę może przypominać, nie? Tak jak się nie przyjrzysz, to nawet to całkiem ciekawie wygląda. Co to jest? Aha, ktoś tu umarł. Witam drugi level. Decline. I witam pana sprzedawcę. Co tam znowu? Aha, okej, dobra, to nasz wojownik powinien dać sobie radę, nie? No, dawaj, klepiesz go. Goblin. No, są gobliny. Zgadzam się. Dobrze, klep się. Dobrze. Obronisz. Jeszcze chwilę. No, dawaj, kolego, dobrze. Mamy miejsce na kolejnego kolegę, witamy w załodze, przyjacielu. Musimy zacząć handlować na większą skalę na pewno.
To jest pewna rzecz. Co, znów atakują? A, dobra, tutaj jest taki goblinek, to on go pogoni po prostu. A my się zajmiemy... A my się zajmiemy naszą wioską. Kolego, tobie możemy zmienić pracę. I tobie dajemy, że będziesz naszym... naszym kowalem, tak? Ty będziesz naszym kowalem. Postaw sobie tutaj miejsce. To co, ty zabiłeś go? Tak, zabiłeś go, okej. Więc spoko. Tutaj no ta farma, całkiem przyjemnie ta farma wygląda, nie powiem. Dobra, czekam aż w ogóle cały komplet tych nam się zrobi, nie? Wszystkiego. Jeszcze trochę przed tym dnią roboty jest, ale ona da radę, ja w nią wierzę. Ja w nią wierzę, że ona da radę. Dobra, bo wy za bardzo nie macie co robić, ja widzę, nie? Nie macie za bardzo co robić. W sumie mógłbym, żeby nie szukać zbędnie. None i tylko surowce, tak. Tylko ory. Chciałbym, żebyście mi tu przenieśli. Tutaj. To trzeba. No, to. Tu ory wywalamy i tu ory też wywalamy. Musicie nam zacząć właśnie tak podnosić. A ja tu się zajmę wraz z kowalem robotą dalszą. Zobaczmy czarny. Czarny jest potrzebny do na przykład takich rzeczy. Brązu nie widzę, ale okej, pomarańczowy. Możemy zrobić jeden na pewno. Więc zróbmy ten jeden kopru. Co my tu mamy? Złota nie mamy, mamy za to, tego też nie mamy. Mamy dwa te, możemy jeszcze jeden ten zrobić. Tak sobie patrzę, co my tu jeszcze ciekawego mamy. Możemy jeden ten zrobić. Możemy styla zrobić, to jasne, że robimy. Kurde, ale oni nam znoszą tego wszystkiego, nie? Kto by się spodziewał, że tyle tego nakopali? Dawaj. I gdzie ty zanosisz tą sztabkę? A ta sztabka jako co jest? To mnie zastanawia. Jako coś są te sztabki. A okej, to są te. Dobra, już wszystko wiem. No i tu możesz je przynosić na spokojnie. Wy je odnieście. I dobra, panie kolego, bo już tutaj widzę, że naprawdę ma pan mnóstwo tych rzeczy. Na przykład możemy zrobić jeszcze jeden taki. Jak nie dwa. Coś z brązu, czyli to. Z koperu możemy zrobić. Z tego możemy razy dwa zrobić. I dobra. Okej, jest całkiem znośnie. Jak tam... robota naszego małego craftera, powiedzmy. Okej, ona sobie całkiem nieźle radzi, więc całkiem znośnie. Dobra, teraz tak, możemy wrócić do budowy naszego domu tak naprawdę. Nie chcemy prześwietlenia. Dobra, chcemy jednak i chcemy jednak to prześwietlenie. I możemy tak, na przykład łóżko dać. Chociaż łóżka damy wyżej. Łóżka dwa damy. Nawet tylko muszę je dobrze poustawiać. Tak i tak. Kurde, bo to jest taka komutka, nie? To taką komutkę można byłoby postawić sobie. No nie, no najpewniej to by przy łóżku wyglądało, nie? Okej, to jedną postawimy tu, a drugą postawimy tu. Tylko nie wiem, czy to one się nie ten, czy one się nie, czy one, no wiecie, one się nie zdałnią, nie? Dobra, i teraz tak, dajmy to w dół. To dajmy w dół. I tu możemy sobie dać
małą jadalnię. Tylko zastanawiam się, jakby to miało wyglądać. Dobra, gobliny to oni dadzą sami radę. Przynajmniej tak powinni sobie dać sami radę. I zastanawiam się, czy coś jeszcze warto mi tutaj dawać, nie? Do tego domu. No na pewno oświetlenie, nie? Na pewno oświetlenie musimy dać. Ale tak naprawdę to... To co? No to zaprojektowany dom, on nie jest dziełem sztuki. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że on nie jest jakoś mega wybitny, no ale one nie mają być takie. No dobra, mógłbym zmieścić to w jednopiętrowym domu, wszystko. Ja to zdaję sobie sprawę, że to jest trochę duże, jeśli chodzi o to. Ale czemu nie zaszaleć, co? Nie, no dobra, ten dom jest zjebany. To już nie musicie mi mówić, że on nie jest ładny. Ja sobie zdaję z tego sprawę, no ale czemu nie chociaż taki zbudować? Chociaż wiecie co ja zrobię? Tak, ja wiem co ja zrobię. Ja zrobię im tu jadalnię po prostu. Tutaj im zrobimy jadalnię. I tyle. Tak, to jest całkiem okej pomysł, myślę. Zrobić im tu tą jadalnię i będzie z głowy przynajmniej jedno. O Boże, ja źle postawiłem tamto krzesło, nie? Prawda? Ja źle chyba postawiłem tamto krzesełko. A i przecież tutaj są schody, co za ciamajda. Jak ja mogę usunąć coś z tego? Dobra, wiecie co? Po prostu usuniemy ten projekt i tyle. Usuń, jest, usuń. Bez sensu było to, no. Dobra, straciłem po prostu czas na projektowaniu czegoś, czego i tak nie wybudowałem. Dobrze, Hades. Hades, jesteś mistrzem trollingu. I w ogóle, no. Bez sens, w sumie straciłem czas na to. Ale dobra, możemy kolejno znowu kopać. Znowu lecimy do kopalni. Boże, ja tu muszę właśnie tak popatrzeć sobie. Czekajcie, zanim weźmiemy daily update'a, to może coś posprzedajemy, co? No w sumie co ja mogę sprzedać? To mogę sprzedać. No dobra, daily update. Nie udało się, 1600. Uuu, 1600 on aż chce. Aż chce 1600 za to, nie? No dobra, za te lepsze krzesła się sprzedam. Komody, za komody, wow, komody są mega dużo warte. W sumie. Więc możemy mu kazać kolejne później zrobić z 15 tych komód. A to usuńmy. 15? Nie, dajmy mu może trochę więcej. Tak z 30 komód zrób. Czemu nie? Zbogacimy się na komodach. Dobry pomysł? Chyba tak, chyba to jest nie najgorszy pomysł. Czy tobie czegoś brakuje, że nic nie robisz? W sumie może zrobimy jakąś broń lepszą. Tu mamy 16 ataku. Tu mamy coś z 20. Iron. Czy my mamy tin, steel, tin? To nie. To nie to. Iron to jest chyba to. Nie. Które to jest iron? Iron to jest to. No dobra, no to niech oni trochę tak pomęczą się. Ej, tak naprawdę nic nie zrobiłem w tym odcinku. Nie podoba mi się to, że nic nie zrobiłem. Tu w ogóle lata klocek, nie? W ogóle go usuńmy. Dobra, już wiem. Zrobimy jadalnię. Zrobimy im tu jadalnię po prostu. 25 na 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 5 tutaj. Piątkę tak wyciągniemy. Wejście zrobimy.
Okna też możemy zrobić. Dobra. Tak zrobimy i tak, i tak. Tak, żeby było w miarę symetrycznie, ja lubię, bo to wtedy fajnie dosyć wygląda. Tak, i tak. I z tego zrobimy jadalnię po prostu. Bo w sumie, no, znaczy, no tak fajnie jest zrobić takie domki, nie? Że o, oni mają domki i tak dalej. Ale po prostu myślę, że możemy zrobić taką jedną jadalnię bez tego. Dobra, finish build. Jest start build. Mam nadzieję, że tym razem oni zaczną budowę, bo jak pamiętacie, ostatnio, znaczy nie pamiętam, czy ja wrzuciłem ten odcinek na tubę ostatecznie, ale oni mi nie mogli budować po prostu i nie wiedziałem, o co chodzi za bardzo. Mamy gobliny lecą i wojownik z z takim mieczem idziesz. Dobra, tutaj nasz wojownik już leci. Kolego, gdzie tyś zapędzasz się coś? Dobra, już się zaczynają bić, więc jest fight o nasze ziemię. Nie oddamy ci nic, sorry. Ale twardo się biją. No. Dawaj, zabij go już, no, już dawaj, kolego, no. A ta się patrzy w ogóle takie, dawaj, ona tak kibicowała. Monty. Co znowu? Aha, ten mały goblinek to... Olać, o, w końcu zaczynają budowę, nie? To mnie mega cieszy. Dobra, nasz wojownik już leci bronić się. Ej, my drewna nie mamy? My drewna nie mamy i dlatego ta nie robi nic. Ej, ja myślałem, że my mamy jeszcze drewno. Lol. Dobra, to zaczynamy wycinkę lasów. Wycinka lasów rozpoczęta, ale okej, ludziska, wytnę sobie te lasy już poza odcinkiem. Jeśli odcinek wam się spodobał, łapa w górę, fanpage, też was zapraszam, trzymajcie się, no i cześć.